Witam moich widzów. Dzisiaj Wam pokażę, jak łatwo zdemontować panel klimatronika i jak usunąć awarię związaną z podświetleniem wyświetlacza. W dzień to nie przeszkadza, bo i tak wszystko widać, natomiast w nocy nie widać, co jest na tym wyświetlaczu. Jaka temperatura jest ustawiona, gdzie nam wieje wiatr, możemy się tylko domyślać. Rozebranie jest proste. Zaczynamy od popielniczki. Wyjmujemy kartę, czytnik kart. Jest on na zatrzaskach metalowych. Nie musimy go całkiem odpinać. Następne co zrobimy, lewą ręką odginam prawy zaczep. Ciężko będzie mi pokazać jednocześnie. Tu jest taki zatrzask. Jego odginam do góry. Prawą ręką odginam lewy zatrzask. Cały panel nam się wysunął. Teraz odpinamy kostki. Kostki odpinamy w ten sposób, że tu jest zabezpieczenie, żeby ona się sama nie wypięła. Odginamy zabezpieczenie. Kostka sama powinna wyskoczyć już. Świetnie. Tak robimy z wszystkimi kostkami. Przechodzimy do rozebrania panela. Jak widzimy, kostek nie pomylimy. Kostka zielona do zielonego, kostka szara do szarego. Ta kostka w wersji z klimatronikiem jest luźna, jest tylko zabezpieczona po to, żeby się tam nie dyndała. Samo rozebranie panela też jest dziecinnie proste. Wszystko na zatrzaskach. Pomimo, że proste, to i tak musimy bardzo z tym uważać, dlatego że to są plasticzki. Każdy plasticzek wygina się tylko do pewnego momentu, potem pęka. Odradzam tego robić w temperaturach minusowych. Wiadomo, co się wtedy dzieje z plastikiem. Odgięłem dwa od dołu. Plastiki w kolorze wnętrza samochodu. Czyli w tym przypadku jakieś grafitowe, srebrne. Trzy zatrzaski od dołu. Ściągamy cały panel przedni. Ładnie nam zszedł, bez żadnego problemu. Zostaje nam czarny panel, przyciski i pokrętła. Zacznę znowu od dołu. Teraz odginam dwa zatrzaski czarne. U dołu dwa zatrzaski czarne u góry. Uważamy na przyciski, że to się nie rozleciało. Wyświetlacz opadł mi na dół. Proszę, tak wygląda wyświetlacz. U mnie zostało to już naprawione, dlatego że zaczęło mnie to drażnić od razu po kupnie. Najpierw mrygało, potem wyłączyło się całkowicie. Aczkolwiek widać, co zrobiłem, bo zrobione jest niezbyt profesjonalnie, rzekłbym nawet niechlujnie. Jedyna rzecz, którą zrobiłem,
To jest przytknięcie lutownicą w tych dwóch miejscach na tym rezystorze. Zrobiłem to rok temu, działa do dzisiaj. Jestem zadowolony i dumny z siebie. Także nie wymieniać paneli, kupicie następny panel, okaże się, że w następnym panelu dzieje się to samo. Najpierw rozbierzcie, sami widzicie, poświęcamy to na to 5 minut. Rozgrzewamy lutownicę na czubku lutownicy, delikatnie przytykamy cyną, żeby nam się później łatwiej rozgrzało. Lutownica u Chińczyka kosztuje 8 zł, także lepiej wyłożyć 8 zł niż 50 czy ileś na cały panel. Rozgrzewamy, przytykamy raz, przytykamy drugi raz. Ewentualnie sprawdzamy na płytce, czy nie ma jakichś więcej zimnych lutów. Składamy do kupy i cieszymy się podświetleniem klimatronika w naszej lagunie. Jak złożyć do kupy? Tak samo jak rozbieraliśmy. Żeby mi się wyświetlacz przy okazji możemy sobie przetrzeć. Bo jest ładny dostęp. Żeby mi się wyświetlacz z powrotem nie przewrócił, nie opadł na dół. Dlatego celuję wyświetlaczem w czarną obudowę. Wszystko pasujemy na miejsce, żeby to wszystko ze sobą współgrało. Pokrętła. Góra nam już zaskoczyła. Sprawdzam, czy przyciski są. Proszę bardzo, wskoczył jeden. Wskoczyło jedno pokrętło. Zaskoczył zatrzask. Z drugim pokrętłem jakieś kłopoty mam. Proszę bardzo, wskoczyło drugie pokrętło. Maskownica, czyli cały panel przedni, wkładam, zatrzaskuję. Obrócimy kamerę. Gruba kostka, w takiej kolejności odpinałem. Gruba kostka. Szara kostka. Wciskając zabezpieczam. Kostka zielona. Tak samo wciskając zabezpieczam. Delikatnie, począwszy od góry, ustawiam. Zatrzaskuję na dole. Czytnik kart. Który musi mieć dobrze ułożony przewód z tyłu, bo inaczej będzie się źle układał sam czytnik i będzie problem z włożeniem popielniczki. No, odskoczyło. Wszystko, podświetlenie klimatronika zrobione.
Wsuwamy kartę, od razu nam się zaświeca na biało. Sprawdzamy, czy wszystkie przyciski chodzą. O, wchodzi. Auto chodzi. Klimatyzacja chodzi. Podgrzewanie szyby chodzi. Wuchawy. Sterowanie powietrzem. Okrętła działają. Powodzenia przy naprawie. Zapraszam do innych moich filmików.